Pomysł oburzył studentów. Teraz uczelnia się wycofuje Katowice. Uniwersytet Medyczny wycofuje się z zaleceń dotyczących wyglądu studentów. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poinformowały, że wycofują się z wydanych w zeszłym tygodniu zaleceń dotyczących ubioru studentów i studentek oraz doktorantek i doktorantów na zajęciach, zaliczeniach i egzaminach. Pomysł wywołał spore kontrowersje, a na uczelnię spadła fala krytyki. 20 października do studentów trafiła informacja o zaleceniach dotyczących właściwego ubioru. Dokument przygotowała działająca przy uczelni, ale niezależna Komisja do Spraw Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Wykorzystywania Seksualnego i Dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym wśród studentów i doktorantów. Wywołała ona oburzenie wśród studentów, zastrzeżenia wyrażał samorząd studencki. Krótkie spodenki i bluzki z dekoltem za niezręczne uznano sformułowanie, że realizacja zaleceń ma zapobiegać pojawianiu się zachowań niepożądanych w relacjach studentek i studentów oraz doktorantów i doktorantek z pacjentami i nauczycielami akademickimi obu płci oraz wspierać profilaktykę epidemiologiczną. Wśród zaleceń znalazło się m.in. utrzymywanie higieny osobistej, dbanie, aby włosy nie zasłaniały oczu i twarzy oraz nie przeszkadzały w badaniu pacjenta, unikanie noszenia spodni z krótkimi nogawkami, bluzek z głębokim dekoltem, spódnic krótszych niż do połowy uda i butów na wysokich obcasach, a także zakrywanie odzieżą ewentualnych tatuaży i stonowanie wyrazistości makijażu. Reakcja uczelni. Po fali krytyki w poniedziałek w Katowicach odbyło się spotkanie władz uczelni, przedstawicieli samorządu studenckiego, samorządu doktorantów oraz przedstawicieli Komisji do Spraw Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Wykorzystywania Seksualnego i Dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym wśród studentów i doktorantów w SUM w Katowicach. Zdecydowano, że dokument pod nazwą Zalecenia dotyczące ubioru studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów na zajęciach dydaktycznych, zaliczeniach i egzaminach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach nie będzie procedowany. Uczestnicy spotkania podkreślili, że przestrzeganie zasad stosownego zachowania i ubioru obowiązuje wszystkich członków społeczności akademickiej. Czytamy w oświadczeniu przesłanym przez biuro prasowe uczelni.